Ruszyła kwalifikacja wojskowa. W całym kraju przed komisje lekarskie wzywani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2005 roku, ale nie tylko oni. Kwalifikacje przechodzą też kobiety wykonujące określone zawody, które mogą być przydatne w wojsku. Paweł Jędrusik. Wśród wielu młodych ludzi kwalifikacja wojskowa wciąż wywołuje lekki niepokój. No na pewno jest stres, ale jak już się przyjdzie, to znika ten stres w jakimś tam stopniu i jest znacznie lepiej od razu. Stres faktycznie jest niepotrzebny, bo służba wojskowa nie jest w Polsce obowiązkowa, a kwalifikacja to obecnie właściwie tylko procedura administracyjna. Wiele osób kieruje się tak naprawdę fake newsami, które mówią, że kwalifikacja wojskowa to jest pobór wojskowy i że za chwileczkę po kwalifikacji dostanie kategorię i wsadzą go na ciężarówkę i wywiozą na front. To nie jest absolutnie prawda. Tak jak mówiłem wcześniej, kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie i polega na wprowadzeniu danych do ewidencji. Do wojska mogą trafić osoby, ale te, które chcą. Początkujący żołnierz, który nie ma jeszcze ukończonych 26 lat, może zarobić około 5 000 złotych. I mimo, że za wschodnią granicą trwa wojna, to wojskowi nie widzą spadku zainteresowania służbą. Jest to ważne, ale za mało jest chyba gadane o tym po prostu. I młodzi ludzie z góry oceniają po prostu, że wojsko to jest źle i tak dalej. A moim zdaniem dobrze iść do wojska, ale nie każdy też jakby nadaje się. Nie każdy się nadaje, bo z zawodowej służby mogą wykluczyć niektóre schorzenia. Ich lista jest całkiem długa. Najczęstsze choroby, trochę rzadsze, ale nie wcale rzadkie, to jest cukrzyca typu 1. Natomiast takich chorób, które dotyczą jednak dużą część populacji, to są choroby płuc, alergie, które przechodzą w jako ciężkie postaci pod postacią astmy, zaburzenia ciężkie widzenia, które jednak się aż tak często nie zdarzają, jednak wady wzroku są najbardziej popularnym schorzeniem, z jakim ewentualnie mogą się zgłaszać. Plaga zaburzeń psychologicznych i psychicznych w ostatnim czasie, związanym też prawdopodobnie z pandemią. Kwalifikacja wojskowa w tym roku potrwa do 30 kwietnia. Wezwania do stawienia się przed komisją lekarską wysyłają urzędy miast i gmin.